Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny filmik maseczkowo-rozdaniowy. Maseczkowo-rozdaniowy, a z tego powodu, iż mam do przetestowania trzy maski i te trzy maski będą również do wygrania na koniec tego odcinka, jeżeli te maski sprawdzą się u mnie. I jestem bardzo ciekawa, czy będziecie mieli ochotę wziąć w takim rozdaniu, bo wiem, że nie każdy jest chętny używać kosmetyków, maseczek z AliExpress. Ja mówiłam o tym w wielu filmikach i komentarzach. Wiele rzeczy z AliExpress można kupić normalnie w sklepach. Nawet będąc w sklepach, jest taka maska różowa na usta. W Sephorze widziałam dokładnie tą samą, która jest na AliExpress. Także oczywiście zanim kupię jakąś maskę, sprawdzam komentarze. Nie oszukujmy się, czasem maska, którą ja kupowałam tutaj w sklepie, raz mnie uczuliła, jak nie wiem, czy pamiętacie, z Primarka, która nie była maską jakoś z tych najtańszych i mnie uczuliła. A tak to jak na setki maseczek, które przetestowałam, wszystkie były dla mnie dobre. Także oczywiście to, że u mnie się sprawdzą, nie znaczy, że u Was się sprawdzą, albo jeżeli mnie nie uczulą, nie znaczy, że Was nie uczulą. Dlatego wybór, czy będziecie chcieli wziąć udział w tym rozdaniu, czy nie, jest całkowicie zależny od Was. Pokażę Wam te trzy maski. One są mega fajne, kolorowe. Jest to maseczka żyrafa, maseczka panda i maseczka, jak się leniwiec. Te maseczki są białe na tkaninie, po prostu dali inne kolory, tak po prostu, wiecie, żeby to ładnie wyglądało, ale te, każda z nich ma inne działanie. Jak pamiętacie ostatni filmik, testujemy maski z AliExpress, wszystkie były te same, ale te nie. Tutaj mamy, nawet po angielsku jest napisane, Bright Skin Luster Max, czyli ta maseczka powinna rozjaśnić naszą skórę. Ta jest Anti-Age and Nourish Mask, czyli ta jest przeciwstarzeniowa. I ta ostatnia jest Hydrating and Fresh Mask, czyli ta jest po prostu nawilżająca i odświeżająca. Także ja się czuję trochę brudna po tym grillu, po wszystkim, mimo tego, że umyłam głowę, chciałam powiedzieć, umyłam twarz. Także jestem bardzo ciekawa tej pierwszej maski. I jest to maska Hydrating and Fresh Mask, czyli sobie użyjemy tej pierwszej maski. Jest tutaj instrukcja z tyłu. Rozumiem z niej tyle, że trzeba umyć sobie tą twarz, nałożyć maskę na 15 minut i po prostu ją ściągnąć. I taki też mam zamiar ją zrobić. Maska nie pachnie niczym. Ma taką specjalną dodatkową folijkę, którą się ściąga, która ma nam ułatwić ściąganie tej maski albo rozkładanie jej, może tak. Jest mocno nawilżona, ale nie przesadnie, bo ja też nie lubię, jak one są przesadnie nawilżone. Materiał jest taki o, taka siatka w sumie. To nie jest jakaś bardzo dobry materiał, nie oszukujmy się. Ale dobra, spróbujmy to nałożyć jakoś. Duża jest. Zobaczcie, jaka duża. O kurde. Boże święty. Czyli jak to już mi się nie podoba ogólnie. Wy wiecie, jak dla mnie ważne jest, żeby maska była łatwa do nałożenia, a ta jest taka troszeczkę ciężka. Specjalnie nakładam przy Was, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Czekajcie, idzie coraz lepiej, coraz lepiej. Nie wiem, jak mam to dać, słuchajcie, na brodę, żeby to było w miarę. Jezu, jak brzydko to wygląda. No, ale zobaczymy, może będzie działać. To wyżej. Taki se wąs zrobię, słuchajcie. No nie da się tego inaczej zrobić, no niestety. Tutaj w sumie dobrze usiadła do końca. Tutaj się kończy tu, także dość sporo, jak widzicie. Ja sobie i tak nałożę tego produktu tutaj. No i to mi się też nie podoba, słuchajcie. To takie jest, za przeproszeniem, jak kupa wygląda. Ale faktycznie nawilżenie jest spoko. No i wygląda tak, słuchajcie, no nie ma tragedii, ale rewelacji też nie ma w porównaniu w ogóle z innymi maskami AliExpress, ale się nie poddajemy, bo wiemy, że najważniejszy jest efekt. Także za 15 minut pewnie się z Wami połączę, żeby Wam pokazać, co z tego wyszło. I co, słuchajcie, tak na szybko przychodzę, czas ściągnąć tą maskę, minęło 15 minut. Teraz to, uczulenia nie ma. Czy skóra jest żywsza? Szczerze mówiąc, nie widzę żadnej różnicy.
jeżeli chodzi o dotyk, jest naprawdę fajny. Skóra jest, czuję tak jakby ta maska była w lodówce, a ona nie była w lodówce, a daje taki fajny, faktycznie orzeźwiony dotyk, nie wiem jak to powiedzieć. Także w dotyku jest bardzo fajna, bardzo przyjemna, skóra fajnie nawilżona i świeża, odświeżona, ale jeżeli chodzi o kolorystykę mojej skóry, to nie widzę żadnej różnicy. Jeżeli Wy widzicie, to napiszcie mi w komentarzach, co myślicie o maseczce numer 1. Teraz czas na kolejną maskę. Światło jest niezaciekawione, ale jest późno, jest 9:30, właśnie wyszłam spod, miałam kąpiel i stwierdziłam, że teraz będę robić maseczki po kąpieli, a nie w trakcie, już jak twarz jest czysta, po peelingu i tak dalej, żeby taki prawdziwy prawdziwy rezultat tej maski widać. Moja skóra wygląda w tym momencie tak. Nie ma tragedii, tu mi coś wychodzi, bo mam okres. Więc wzięłam sobie tą maskę różową. Jest to maska, która ma nam skórę rozjaśnić. Ciekawe, czy będzie tak samo się ciężko nakładać jak tamta jedna. Nawilżona. Już sobie chciałam usiąść. Ale byście mnie widziały wtedy? Widzieli? Nie widziało, przepraszam. Rozkładamy i znowu, wiecie to, co to tu położę na ziemi, będzie mi wygodniej. Jest ona na tej masce takiej, która ma niby nam pomóc w jej rozłożeniu. I znowu ona się zawija, to już jest u mnie norma. Ale zimna. No nie wiem, może wy macie jakiś sposób lepszy na te takie dziadowskie, za przeproszeniem. Nie, przepraszam, ona nie jest dziadowska. Wkurzam się po prostu, bo nie lubię, jak one się tak zakładają, a... Wiem, efekt liczy się najbardziej, ale jednak... U mnie łatwość w nakładaniu maski to jest połowa sukcesu, chociaż nie ma aż takiej tragedii jak w poprzedniej. Chociaż to jest placek jak wielki. Trzeba ją rozwinąć. Nie no, poszło. Nosek nam się słabo poszło. Słuchajcie, lepiej niż w tej pierwszej masce. Chyba po prostu byłam bardziej przygotowana na to, że te maski nie nakładają się łatwo na nosek też. On tutaj mam za duże koło, gdzie nie ma nic, no ale powiedzmy, lepiej niż w poprzedniej, na pewno to 100%. Także co 15 minut i do Was wracam z wynikiem. Jak widzicie, maska odchodzi, 15 minut minęło, także czas ją ściągnąć. Widzicie? Wszystko zeszło. I co? Wydaje mi się, że tak w kamerze ta skóra faktycznie jest bardziej taka żywa, rzeźka, ale to może mi się wydawać. Także po raz kolejny proszę Was o zostawienie komentarza pod spodem. Ale nie wydaje mi się, że jest najgorzej. Słuchajcie, może nie ma efektu takiego mega, ale jest dość spory. O, i znowu. W dotyku jest bardzo fajna ta skóra. To nie jest, wiecie, ten efekt 10 na 10, który czasem mówię wow. Ale takie naprawdę mocne 7. Także ogólnie bardzo fajna maska. Czuję, że skóra jest odżywiona i czuję takie, że jest odświeżona. O, w taki sposób. Także całkiem fajnie, powiem Wam. Nie powiem, że maska jest zła, ale też nie powiem, że maska jest zła. Została nam jeszcze jedna, także zostańcie ze mną jeszcze chwilę i zaraz powiem o zasadach rozdania. Hej! Przychodzę do Was z kolejną maseczką, ostatnio już z AliExpress, i to jest ta maska. To jest ta maseczka, ja idę się kąpać także teraz tylko przymyłam twarz. Bo coś czuję, że po kąpieli nie będę miała siły robić maski, a i tak czekam na obiad teraz. Także stwierdziłam, że zrobię to od razu. Pamiętajmy, że w tych maskach jest ten sheet protected. I zobaczmy, moja skóra wygląda tak, jest dość sucha, Wam powiem, bo cały dzień byliśmy na rybach dzisiaj, co już widzieliście pewnie na vlogu. I rano nie dałam kremu, byłam taka zmęczona i czuję, że ta skóra jest po prostu wysuszona. Patrzcie, no nienawidzę to, pod tym względem te maski mnie tak mega denerwują. Okej, mamy tutaj. Zaraz Wam powiem, co to jest za maska. Bo nawet nie spojrzałam, o jest jakie zimne. Musicie się nieźle ze mnie śmiać, jak widzicie, jak ja to nakładam.
To ma być tu. O Jezu, to jest takie denerwujące w tych maskach. Dobra, tu się nałożyło w miarę. Dobra. Tu wychodzi lepiej. Może tak jakoś... Staram się, że to pod oczem... Pod oczem. Pod oczami. Tutaj na głowie mamy ładnie. Tu musimy nosa też zrobić. Nie, o, nos idzie. Powoli, powoli może... Dojdziemy do ładu i składu. No nie da się tutaj... To jest tak dziwnie zwinięte. Chociaż... O! Jest nałożone, ale widzicie, tu znowu jest... Może ja mam za dużą twarz, nie wiem. I to jest maska. Przeciw... Anti-egg, czyli... przeciw... jakimś plamkom, o, powiedzmy w ten sposób. Także, słuchajcie, to jest trzecia maseczka, którą testujemy. Ja już teraz Wam podam zasady konkursu. Jeżeli macie ochotę wygrać te trzy maseczki, trzy maski, które ja przetestowałam i przetestować je na sobie, to wystarczy, słuchajcie, tym razem bardzo łatwo wpisać w komentarzu maseczka. Jeżeli wpiszecie maseczka, dla mnie jest to od razu znak, że chcecie wziąć udział w rozdaniu. Także widzimy się już niedługo, buziaki, pa pa! Teściu mi przeszkodził, także tak na szybko się z Wami pożegnałam, czekajcie. Także... zasady konkursu, tak jak mówiłam, trzeba wpisać po prostu słowo maska i na zgłoszenia czekam. Nie wiem, kiedy ten filmik się pojawi, więc powiedzmy, że... Dobra, wrzucę ten filmik we wtorek. Czekajcie, zobaczę, który to jest wtorek. We wtorek, dzisiaj jest 16, 17, 18, 19 to wrzucę. Czas na zgłoszenia macie do... przez tydzień. O, zróbmy tak, przez tydzień. Od piątku 19, piątku od wtorku 19 do wtorku, to będzie 26, dobra? Czyli mamy tydzień na zgłoszenia. Trzy maski są do wygrania. Tak jak mówię, to nie są maski jakieś wow, rewelacyjne, ale nie są też najgorsze. Uczulenia żadnego nie miałam po nich, a jeszcze teraz musimy zobaczyć ostatnią maskę. Oczywiście, żeby brać udział w konkursie, trzeba być moim subskrybentem, trzeba wcisnąć łapkę do góry i trzeba mieszkać na terenie Europy. Dobra, ściągamy. I co, widzicie różnicę? Wydaje mi się, że skóra wygląda trochę lepiej po tej masce, szczerze mówiąc. Nie wiem, wydaje mi się, że widzę największą różnicę z tych wszystkich trzech masek. I w dotyku jest całkiem fajna. Tak jak mówię, to nie jest maska świetna, rewelacyjna. Na pewno poprawiła mi kondycję mojej skóry po rybach. To jestem pewna, to czuję na pewno mi ją odświeżyła tę skórę. Także pod tym względem naprawdę jest spoko. Wydaje mi się, że też ogólnie w wyglądzie jest lepiej. Także powiem Wam, że chyba ta zielona, ta ostatnia była najlepsza. Ale jeżeli chcecie się przekonać, jak na Was zadziałają, to pamiętajcie... O konkursie wciśnijcie, napiszcie maseczki, wciśnijcie subskrybuj, łapka do góry i będziecie brać udział w losowaniu. Program oczywiście wybierze osobę, która wygra, żeby było fair i sprawiedliwie. A ja już teraz się żegnam z Wami i już teraz zapraszam na kolejny film maseczkowy, który u mnie na kanale już niedługo. Buziaki, pa, pa.